Dzisiaj ostatni dzień kampanii wyborczej. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Od pierwszych sekund soboty obowiązuje zakaz agitacji, a także zakaz podawania wyników sondaży przedwyborczych. Cisza wyborcza zaczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej. Nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych. Agitacja wyborcza to publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. Dotyczy to również internetu. Zabroniona jest także agitacja wyborcza w lokalu wyborczym, polegająca między innymi na eksponowaniu symboli, napisów, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna. W czasie ciszy wyborczej nie możesz upubliczniać wyników sondaży wyborczych. Jeśli złamiesz zakaz, grozi ci grzywna od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. Jesteś świadkiem łamania ciszy wyborczej? Dzwoń na policję. W niedzielę 21 października o godzinie 7 rano otworzą się drzwi obwodowych lokali wyborczych. Głosy będzie można oddawać do godziny 21. Niemal 55 tysięcy mieszkańców Suwałk ma przywilej wskazania prezydenta miasta. O ten mandat ubiega się 5 kandydatów. Mieszkańcy Suwałk wybiorą również 23-osobowy skład Rady Miejskiej. Warto jednak pamiętać, że dokonując wyboru radnego, możemy wskazać tylko jedną kandydaturę. Podobna zasada obowiązuje we wszystkich niedzielnych głosowaniach, podczas których wybierać będziemy również radnych do samorządu wojewódzkiego, a mieszkańcy gmin wchodzących w skład ziemskiego powiatu suwalskiego wskażą też radnych powiatowych oraz radnych we własnych gminach. Ogółem w województwie podlaskim czynne prawo wyborcze ma ponad 950 tysięcy osób. Ile z nich podejmie trud wskazania władz samorządowych, okaże się wkrótce.